Przychodzę dzisiaj z portretem, który obiecałam mojej dobrej koleżance już jakiś czas temu, chyba w lutym. Może rysowanie sprawiało mi frajdę? To szło mi totalnie jak krew z nosa. Kompletnie nie miałam kiedy znaleźć czasu na to, żeby po prostu usiąść i rysować i nic więcej. Zawsze coś musiało mnie rozpraszać, a ja bardzo tego nie lubię. Lubię po prostu usiąść, zamknąć się w swoim artystycznym świecie, włączyć muzykę i móc tworzyć. W miesiącu nie miałam jednak takich wspaniałych możliwości, dlatego też ten portret powstawał długo i żmudnie. Jak to zresztą widać w tytule, portret będzie przedstawiał polskiego aktora Grzegorza Damińskiego, którego ogromną fanką jest właśnie moja koleżanka Viola. Pozdrawiam. Jeśli zaś o mnie chodzi, to tego aktora widziałam chyba tylko w filmie Podatek od miłości, na który poszłam z moją mamą do kina i film nam się podobał. Niemniej jednak do aktora jakoś specjalnej wagi nie przywiązywałam. Aż do momentu, kiedy Viola poprosiła mnie o ten portret. Nie, właściwie to nadal wtedy nie, bo usiadłam i zaczęłam rysować, po prostu. Rysując tak doszłam do wniosku, że właściwie nic o człowieku nie wiem. Za dużo też specjalnie nie udało mu się wygooglować, bo okazuje się, że nie jest to aktor celebryta. Od razu wiedziałam, że to musi być fajny człowiek. I chociaż nie wiedziałam o nim zupełnie nic, to rysowało mi się go dobrze. Ten portret stworzyłam chyba około 5 godzin, także z panem Grzegorzem spędziłam owocne 5 godzin. Kiedy tak sobie patrzyłam na niego i rysowałam i tworzyłam mu kolejne części twarzy, to coś sprawiało, że czułam, że to jest swój człowiek, taki naprawdę, wiem, że to może głupio zabrzmi, ale w dzisiejszym świecie to ma nowe znaczenie, taki normalny człowiek. W jednym z filmów, który udało mi się obejrzeć z jego udziałem, sposób, w jaki się wypowiadał i jego podejście do życia wydało mi się takie inspirujące, no nie wiem. Przede wszystkim bardzo mu zazdroszczę tego, że robi to, co lubi i jest w tym dobry. Chciałabym też móc tak. I myślę, że nie tylko ja, wiele osób pewnie by tak chciało. Skórzana kurtka chciała mnie zabić. Po prostu rysując ją, przeklinałam ją w żywe kamienie. Nie mogłam znieść tego, jak ona jest trudna do zrobienia.
wiem, że czekacie teraz prawdopodobnie na kolejny rysowany klip ode mnie i powiem tak, ja już rysunki stworzyłam, filmik jest nagrany, teraz czekam tylko na to, żeby jakoś poukładała się akcja z podkładem muzycznym, bo jak wiecie, ostatnio z Dawidem Podsiadło miałam pewne problemy, jeśli chodzi o prawa autorskie. Mimo że rzeczywiście uzyskałam zgodę od SME, to YouTube blokował mi filmy. Jakoś nie przyjmował chyba do wiadomości moich zgłoszeń, że faktycznie mam tą zgodę. Dlatego teraz już nie chcę się narażać. Muszę się trochę pomęczyć, żeby ten film jakoś tak wstawić, żeby nie mieć tych problemów i nie został ani zablokowany, ani usunięty. Ani w ogóle, no nie chcę, nie lubię mieć z nikim spięć. Nie chcę mieć żadnych spięć, dlatego dopóki się to wszystko nie poukłada jakoś, to mój filmik trwa w zawieszeniu. Ale już niedługo. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz Wiolę i życzę jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które już dawno były. I pozdrawiam pana Grzegorza Damieckiego.